Ja, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, die letzten Worte der Apostel. Chcielibyśmy się zajmować tym tematem pod tytułem Ostatnie słowa apostołów. Und wir haben gestern Abend in Katowice die letzten Worte des Apostel Paulus gesehen. I wczoraj wieczorem mogliśmy w Katowicach oglądać ostatnie słowa apostoła Pawła. Und heute Nachmittag die letzten Worte von Petrus. Dzisiaj po południu przyjrzymy się ostatnim słowom Piotra und von Johannes. I Jana. Und wir haben schon zwei Bibelverse gerade gelesen. I właśnie teraz przeczytaliśmy dwa wiersze z Biblii. Und sie sprechen auch von der ähnlichen Überschrift, die wir haben über diese letzten Worte aus Judas Vers 17. I te słowa są bardzo podobne do tego tytułu nad tymi wszystkimi wykładami, który możemy znaleźć w liście Judy w 17 wierszu. List Judy, 17 wiersz. Lecz wy, umiłowani, przypominajcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Erinnerung, przypomnienie, an die Worte, die gesprochen worden sind, aber sie sind Gottes Wort. Przypomnienie słów, które zostały wypowiedziane, które dla nas są jednocześnie Słowem Bożym. Das gibt diesen Worten ihren Wert. I to właśnie daje tym słowom ich właściwą wartość. Wir wollen jetzt lesen aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3. I chcielibyśmy teraz przeczytać z drugiego listu Piotra, 3. rozdział. Das ganze Kapitel. Cały rozdział. Drugi list Piotra, 3. rozdział. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzec z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Wenn wir die letzten Worte der Apostel ein wenig vergleichen, gdy porównamy troszeczkę ostatnie słowa apostołów, dann habe ich gestern schon gesagt, dass wir eine große Übereinstimmung finden. To już wczoraj to podkreślałem, że pomiędzy tymi osobami w ich słowach znajdziemy bardzo wielką jednomyślność. Wir sehen auch heute wieder, erstens, das Wort Gottes ist eine ganz wichtige Grundlage für die Apostel gewesen. I dzisiaj też będziemy mogli to stwierdzić, że po pierwsze Słowo Boże jest dla wszystkich apostołów bardzo ważną podstawą ich wypowiedzi. Zweitens, jeder persönlich braucht eine bußfertige Haltung, ein Hinwenden zu Gott. Po drugie, każdy potrzebuje nastawienie gotowe do upokorzenia się i do zwrócenia się do Boga. Sie haben alle drittens das Evangelium nie vergessen. I po trzecie, wszyscy apostołowie nigdy nie zapomnieli głoszenia Ewangelii. Auch das haben wir heute wieder gelesen. I to dzisiaj znowu wieczorem mogliśmy przeczytać. Sie sprechen viertens besonders von dem Kommen des Herrn Jesus für die in der Erscheinung in Macht und Herrlichkeit. Po czwarte, wszyscy apostołowie mówią jednomyślnie na temat przyjścia Pana Jezusa, ale nie po to, aby nas pochwycił i zabrał do nieba, tylko już jak wróci ponownie na tą ziemię, objawiając swoją moc i chwałę widzialną dla wszystkich ludzi na ziemi. Sie legen fünftens Wert darauf, dass wir an der ganzen Wahrheit festhalten. Po piąte, wszyscy apostołowie bardzo wielki nacisk na to kładą, abyśmy my bardzo mocno trzymali się prawdy. Und wir kommen zum Schluss dazu, dass sie sechstens den Herrn Jesus im Mittelpunkt sehen. I przychodząc już do samego końca, szósty punkt jest tym, że oni zawsze traktują Pana Jezusa jako osobę centralną, jako ten najważniejszy punkt. Und zum Schluss am siebten Punkt sehen wir, alle enden mit Gnade. I na zakończenie siódmy punkt jest wspólny dla nich wszystkich, że oni zawsze kończą słowami łaski. Aber niemand spricht davon, dass apostolische Nachfolge möglich ist. Ale żaden z nich nie wspomina o tym, aby było możliwe powstanie apostołów po apostołach, następców. Wir brauchen sie auch nicht mehr. My też ich więcej już nie potrzebujemy. Wir haben sein Wort. Dlatego, że my mamy ich Słowo, Słowo Boże. Wenn wir jetzt mit Petrus etwas beschäftigt sind, i gdy teraz w tej godzinie będziemy mogli być trochę zajęci osobą Piotra, dann könnten wir sagen, jetzt verabschiedet sich ein Hirte von seinen Schafen. To możemy to powiedzieć, że teraz żegna się pasterz ze swoimi owcami. Bei Paulus haben wir gefunden, ein Lehrer verabschiedet sich von seinem Kind. A w przypadku Pawła wczoraj stwierdziliśmy, że żegnał się nauczyciel ze swoim dzieckiem we wierze. Und Petrus hatte eine Aufgabe unter den Schafen Israels. I Piotr otrzymał zadanie, aby działał wśród owiec pochodzących z Izraela. Das bedeutet, dass er an die Juden schreibt, die Christen geworden sind. I to oznacza, że on pisał do tych Żydów, którzy stali się chrześcijanami. Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Nigdy tego nie zapominajmy, gdy czytamy jego teksty. Wir können das nachlesen im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 1. Dort finden wir das. Te słowa tu w pierwszym jego liście, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu od razu są wzmiankowane. Petrus schreibt sehr praktisch. I Piotr pisze w sposób bardzo praktyczny. Aber das bedeutet nicht, dass er die Wahrheit nicht kannte. Ale to wcale nie oznacza, że on nie znał prawdy. Das sind zwei Dinge, die gehören zusammen. Gdyż są to dwie rzeczy, które ściśle ze sobą się łączą. Aber seine Aufgabe war eben etwas anders. Ale jego zadanie było troszeczkę inne. Und wir könnten die über die Briefe die Überschrift geben, Gottes gerechtes Handeln. I możemy nad jego listami postawić ogólny tytuł Boże sprawiedliwe działanie. Wenn wir einen Vers aus der Bibel nehmen würden, könnten wir Galater 6 nehmen, Vers 7, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Gdybyśmy mogli z innych ksiąg biblijnych wziąć jeden z wierszy, to na przykład Galacjan, 6 rozdział, 7 wiersz, gdzie czytamy, co człowiek sieje, to i żniwować będzie. Das ist klar, auch für euch Kinder. To jest z pewnością jasne, również i dla was najmłodszych dzieci. Wenn man Blumen sät, kommen auch Blumen hervor. Kto zasiewa kwiaty, to może się spodziewać, że wyrosną z ziemi również kwiaty. Und wenn man im Leben Schlechtes sät durch sein Verhalten, a jeżeli w naszym życiu będziemy rozsiewali zło poprzez nasze zachowanie, dann kann nur Schlechtes hervorkommen. To tylko zło może być owocem tego. Eine Illustration sehen wir im Alten Testament durch Jakob. Ilustrację tego oglądamy w Starym Testamencie w osobie Jakuba. Er hat seinen Vater betrogen. On oszukał swojego ojca. Das war die Saat. To był właśnie siew w jego życiu. Und er ist durch Laban betrogen worden, durch seine Söhne betrogen worden. I następnie w życiu musiał to żniwować, bo został oszukany przez Labana, swojego teścia, jak również też przez swoich synów. Das war seine Ernte. To było jego żniwo. Deswegen wollen wir uns in Erinnerung rufen, derselbe Gott ist auch mein Gott. I dlatego ciągle na nowo sobie to przypominajmy, że ten Bóg jest również naszym Bogiem. Im ersten Brief spricht er mehr von dem Handeln Gottes mit den Gläubigen. W pierwszym swoim liście on bardziej mówi na temat postępowania Bożego ze wszystkimi wierzącymi. Im zweiten Brief mehr mit den ungläubigen Menschen. A w drugim liście przedstawia postępowanie Boże z ludźmi niewierzącymi. Ale trzeci przeczytany przez nas rozdział jest rozdziałem pożegnalnym. I możemy ten rozdział podzielić na 4 urywki. Es ist sehr einfach, weil er sagt viermal Geliebte. Jest to bardzo łatwe, dlatego że tutaj 4-krotnie w tym rozdziale występuje słowo umiłowani. Für die Einteilung sehr einfach. I to, jak chodzi o podział tego rozdziału, sprawa wydaje się bardzo łatwa. Erster Teil, Vers 1 bis 7. Pierwsza część ciągnie się od 1 do 7 wiersza. Und dort ist das Thema, der Wert des Wortes Gottes. Tematem tych wierszy to jest wartość Słowa Bożego. Dann sagt er in Vers 8 wieder Geliebte. A następnie w wierszu 8 znowu używa tego określenia umiłowani. Von Vers 8 bis Vers 13 ist das Thema. I ten temat ciągnie się od 8 do 13 wiersza. Gott ist treu und hält sein Wort. Bóg jest zawsze wierny i on dotrzymuje swojego słowa. In Vers 14 sagt er wieder Geliebte. W wierszu 14 znowu używa zwrotu umiłowani. Und das Thema bis Vers 16 ist. I tematem tego urywku aż do 16 wiersza jest für uns alle persönlich die Wichtigkeit der täglichen Gemeinschaft mit Gott. I to jest temat obowiązujący dla nas, jak wielką ważność w naszym życiu odgrywa społeczność z Bogiem. Und der letzte Teil beginnt wieder in Vers 17 mit Geliebte. Czwarta część rozpoczyna się od 17 wiersza, znowu tym słowem umiłowani. Und Vers 17 und 18 hat das Thema die Herrlichkeit unseres Herrn und Heilandes. I tym tematem tych dwóch, 17 i 18 wiersza, jest właśnie chwała i wspaniałość naszego Pana Jezusa i Zbawiciela. Und wir sehen, jeder Abschnitt wird immer kürzer. Możemy to zauważyć, że te urywki następujące jeden po drugim stają się coraz to krótsze. Gestern haben wir das auch bei Paulus schon gesehen. Abschiedsworte sind meistens kurze Worte. Wczoraj wieczorem mogliśmy to stwierdzić w przypadku słów apostoła Pawła, że słowa pożegnania zwykle są bardzo krótkimi słowami. Zuerst schreibt er über das Wort Gottes. A więc najpierw on zaczął pisać w tym rozdziale na temat Słowa Bożego. Und das große Thema ist Erinnerung. I wielkim tematem tego urywku jest właśnie przypominanie. Und wir müssen aufpassen. I musimy na to zwrócić uwagę, dass wir bei aller Erinnerung nicht einschlafen. Abyśmy zajmując się wspomnieniami nie zasnęli. Wenn ich immer wieder an etwas erinnert werde, dann kann es sein, ich höre gar nicht mehr richtig zu. Gdy ciągle na nowo coś będzie mi przypominane, to może się zdarzyć, że po jakimś czasie nie będę się już dokładnie przysłuchiwał. Aber das ist das Prinzip immer beim Lernen, erinnern, erinnern, erinnern. Ale przecież jest to znaną nam zasadą w przypadku uczenia się czegoś, że należy materiał ciągle na nowo przypominać, przypominać. Ich weiß nicht, wie ihr hier in Polen in der Schule Vokabeln lernt, einer anderen Sprache. Nie znam tutaj metod w Polsce, w jaki sposób uczycie się na lekcjach obcego języka słówek z tego języka. Bei uns gibt es eine längliche Box. U nas jest stosowana taka podłużna skrzyneczka. Und vorne steht das Wort in der eigenen Sprache, eine kleine Karte. Auf der Rückseite steht die Übersetzung des Wortes. I jest tam mnóstwo karteczek, takich kart. I na tych kartach z przodu jest napisane słowo we własnym języku, po niemiecku, a z drugiej strony słowo w tym obcym języku, którego się uczymy. Und wenn man ein Wort gut verstanden hat, dann kann man es einen Kasten, eine Rubrik nach hinten machen. I gdy jakieś słowo już się dobrze zrozumiało i zapamiętało, to można w tej skrzyneczce przesunąć do następnej przegródki. Und das Ziel ist beim Vokabellernen, alle Vokabeln nach hinten in das letzte Fach zu bringen. I celem nauczania się za pomocą tej skrzyneczki jest właśnie to, aby te karty były wszystkie przesunięte z pierwszej przegródki do ostatniej. Aber das bedeutet erst erinnern, 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 erinnern und dann kann man es abspeichern. Ale to oznacza najpierw z całą pewnością, że najpierw należy przypominać sobie, przypominać sobie, przypominać sobie, a potem, gdy już jest zapamiętane, przesunąć dalej. Oft lernen wir, ich kann selber mich auch noch an die Schulzeit erinnern, nur für den Vokabeltest. My bardzo często uczymy się, tak mogę sobie też to przypomnieć z moich czasów szkolnych, tylko tych słówek. Aber das ist zu wenig. Ale uczyć się w obcym języku same słówka to jest za mało. Wir wollen heute keine Vokabeln lernen, keine Sorge. Nie martwcie się, dzisiaj nie będziemy się na pamięć uczyli jakiekolwiek słówka. Wir brauchen bei dem Wort Gottes noch etwas mehr als den Kopf. Dlatego, że my czytając Słowo Boże potrzebujemy czegoś więcej niż tylko naszej głowy. Wir brauchen das Herz. Potrzebujemy też i uczuć serca naszego. Und der Jesus möchte schenken, dass wir durch die Erinnerung an dieses Wort Gottes A Pan Jezus chciałby nam to podarować, aby przypominając sobie Słowo Boże, unsere Herzen füllen mit der Person des Herrn Jesus. Nasze serca wypełniły się osobą Pana Jezusa. Wie sollen wir das Wort Gottes lesen? A więc w jaki sposób mamy czytać Słowo Boże? Mit einer in Vers 1 lauteren Gesinnung. Tak jak czytamy to w wierszu pierwszym, abyśmy byli w szczerym usposobieniu. Tu jest u nas użyte określenie utrzymywać w czujności prawe umysły wasze. Was bedeutet das? Co te słowa oznaczają? So müssen wir die Bibel lesen, dass wir immer fragen, wie kann ich das beschreiben? Dobrze jest czytać Biblię w ten sposób, jak dane słowa mogę opisać własnymi słowami. Also alle bekommen jetzt einen Zettel und müssen aufschreiben, was bedeutet lautere Gesinnung. A więc mógłbym rozdać wszystkim karteczki i mógłbym zapytać, proszę napisać, co to oznacza szczere usposobienie. So lernen wir. I w ten sposób się będziemy uczyć. Und wenn wir das einmal geschrieben haben, dann vergessen wir es auch nicht mehr so schnell. A gdy my natrudzimy się i namyślamy się, a potem to zapiszemy, to znacznie łatwiej to zapamiętujemy. Eine Gesinnung kann man nicht sehen. Usposobienia nie da się zobaczyć. Hier sind, kann ich euch anschauen, ihr seht alle nett aus. Ja, przyglądając się wam wszystkim, mogę stwierdzić, że wy wszyscy jesteście miłymi ludźmi. Aber hier geht es um unser Herz. Ale tu w tym tekście chodzi o nasze serce. Vielleicht denkst du, oh, ist noch eine lange Zeit, bis Schluss ist. Może ty w tym miejscu pomyślisz, o, ile jeszcze mamy czasu, aż się to skończy. Aber dein Gesicht ist freundlich. A twoje oblicze będzie bardzo przyjaźnie wyglądało. Und deswegen eine lautere Gesinnung ist eine Herzenseinstellung. I dlatego usposobienie szczere to jest po prostu nastawienie w odpowiedni sposób swojego serca. Und ich hoffe, dass alle hier sind und haben ein offenes Herz. I mam taką nadzieję, że wszyscy zgromadzeni na tej sali są ludźmi, którzy w tym momencie mają otwarte serce, aby przyjmować Słowo Boże. Manchmal, wenn wir an Sonntag denken und ein Bruder steht auf, um das Wort zu verkündigen. Czasami, gdy pomyślimy sobie o niedzieli i widzimy, że jeden z braci powstaje, aby przeczytać i głosić Słowo Boże. Vielleicht geht bei deinem Herz die Jalousie runter. To może tak ci się zdarza, albo komuś z nas się tak zdarzy, że w własnym sercu odczuwamy, gdy patrzymy akurat na tego jednego brata, że w naszym sercu spuszcza się na dół taka żaluzja, jak na oknie na zewnątrz. Das ist schade. Jaka wielka szkoda wtedy dla ciebie. Wenn wir lautere Gesinnung kurz beschreiben sollen, gdybyśmy mieli opisać te szczere usposobienie w krótki sposób, haben wir das vollkommene Beispiel bei dem Herrn Jesus. To możemy powiedzieć, że doskonały przykład tego znajdujemy w osobie Pana Jezusa. In Philipper 2 finden wir dazu zwei Punkte. W liście Filipian w 2. rozdziale mamy co do tego napisane dwa punkty. Das erste ist Gehorsam. Pierwsze to jest posłuszeństwo. Und das zweite ist Demut. A drugim jest pokora. Aber beides ist wichtig. Ale obydwie te rzeczy są ważne. Oft findet man Gläubige, die sind gehorsam und stolz auf ihren Gehorsam. A czasami spotyka się takich ludzi wierzących, którzy są w swoim życiu posłuszni Słowu Bożemu, ale na tym swoim posłuszeństwie zbudowali wielką pychę. Są dumni z tego, że są posłuszni. Auf der anderen Seite findet man sehr demütige Leute. A z drugiej strony możemy spotkać też i bardzo pokornych ludzi. Aber sie sind nicht gehorsam. Ale oni nigdy nie są posłuszni. Aber bei dem Herrn Jesus finden wir beides. Ale w przypadku osoby Pana Jezusa obydwie te rzeczy występują zrównoważone. Also möchten wir gehorsam sein? A więc i my chcielibyśmy być posłusznymi. und zweitens nicht an uns denken. A po drugie, nie myśleć o samym sobie, sondern unseren Blick auf den Herrn Jesus richten. Ale nasze spojrzenie skierować na Pana Jezusa. Dann sehen wir, dass er vom Alten und Neuen Testament spricht. A następnie możemy stwierdzić w tym tekście, że on zaczyna mówić o Starym i o Nowym Testamencie. Die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte sind das Alte Testament, Vers 2. Dlatego, że tak jak żeśmy tu czytali w wierszu 2, słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, to mowa jest o tekstach Starego Testamentu. Und dann sagt er, das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel, das ist das Neue Testament. A następnie w drugiej połowie drugiego wiersza czytamy: i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. To mowa jest o Nowym Testamencie. Es ist eine große Gnade, dass wir das Wort Gottes, Altes und Neues Testament haben. Jaka to wielka jest łaska, że my mamy Słowo Boże, w którym mamy i Stary, i Nowy Testament. Wir können beide nur verstehen, wenn wir sie zusammen anschauen. I obydwa testamenty będziemy w stanie zrozumieć wtedy, gdy będziemy się przyglądali jednocześnie Staremu i Nowemu Testamentowi. Zum Beispiel erklärt der Hebräerbrief sehr viel über das Alte Testament. Na przykład list do Hebrajczyków bardzo dużo wyjaśnia nam spraw dotyczących Starego Testamentu. Und vieles mehr. I wiele innych rzeczy. Aber dann sagt er uns in Vers 3, es kommt eine Zeit und sie ist heute. A następnie czytamy w wierszu 3, że nastanie taki czas, a to są właśnie czasy dzisiejsze, die Zweifeln am Wort Gottes sehen, które będą charakteryzowały się wystąpieniem zwątpienia w Słowo Boże. Es sind Spötter, gdyż to mowa jest o tych naśmiewcach, szydercach. Und wir leben in dieser Zeit, wo alle sagen, die Evolution ist richtig, nicht die Schöpfung. I właśnie żyjemy w takich czasach, gdy wszyscy twierdzą, że ewolucja jest właściwą, a nie stworzenie przez Boga. Wo alles über die Person des Herrn Jesus angegriffen wird. W tych czasach, gdy wszystkie sprawy dotyczące osoby Pana Jezusa są ostro krytykowane, atakowane. Wo sie sagen, 2000 Jahre ist nichts passiert. I takie osoby się zdarzają, które twierdzą, 2000 lat minęło, no i co? Nic się nie dzieje. Wir müssen aufpassen, dass wir in unseren Herzen nicht auch ein Fragezeichen bekommen. Musimy bardzo zwracać na to uwagę, aby i w naszym sercu nie pojawił się tego rodzaju pytajnik zwątpienia. Der Angriff ist, es hat sich nichts verändert. Tym atakiem jest właśnie to, że nic się nie zmieniło. Der Jesus hat gesagt, ich komme bald und... A Pan Jezus powiedział, ja przyjdę wkrótce. I co teraz? Und dann sagt er in Vers 5 bis Vers 7 drei Dinge, die schon passiert sind. A następnie w wierszach od 5 do 7 on mówi o trzech sprawach, które już się wydarzyły. Und immer ist das Wort Gottes die Begründung, die Grundlage. I zawsze Słowo Boże jest uzasadnieniem albo podstawą. Aber er fängt an in Vers 5 mit dem eigenen Willen. Ale rozpoczyna w wierszu 5 od tej własnej woli. Warum glauben die Menschen an Evolution und so weiter? Dlaczego ludzie wierzą w ewolucję i w pozostałe rzeczy? Weil sie nicht wollen. Dlatego, że oni nie chcą. Das, der erste Schritt ist, alles glauben, Hauptsache nicht an Gott. Gdyż ich mottem w życiu jest zasada, we wszystko wierzyć oprócz Boga. Und wir wollen jetzt nicht über die anderen reden. Ale my przecież nie chcielibyśmy mówić na temat innych. Denn auch unser Eigenwille ist das größte Hindernis, um Gottes Willen zu erkennen. Dlatego, że również i nasza samowola albo własna wola nasza, własne widzimisię jest wielką przeszkodą w poznawaniu woli Pana Jezusa. Die Wahrheit ist nicht schwer. Prawda nie jest trudna do zrozumienia. Ist noch jemand hier, der noch nicht den Herrn Jesus kennt als seinen Retter? Czy jest na tej sali ktoś taki, który nie zna jeszcze Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela? Ich sage dir Gottes Willen. To ja mówię do ciebie, jaka jest wola Boża. Ein Satz. Jedno zdanie. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Uwierz osobiście w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ist das schwer? Czy to jest coś trudnego? Warum machst du es nicht? Dlaczego tego nie chcesz zrobić? Das Problem ist dein eigener Wille. Dlatego, że problemem jest twoja własna wola. Man sagt zwar nicht, ich will nicht glauben, man sagt, ich kann nicht glauben. Wprawdzie ludzie to ubierają w inne słowa. Nie, że ja nie chcę uwierzyć. Mówią, ja nie potrafię uwierzyć. Das hört sich schöner an. Te słowa brzmią bardziej mile. Aber es ist eigentlich, ich will nicht. Ale zasadniczo jest prawdą, ja nie chcę. Ich habe das oft bei meinen Kindern erlebt. Ja bardzo często to doświadczałem w przypadku moich dzieci. Sie haben auch gesagt, ich kann das nicht. I często mi mówiły, ja nie potrafię tego. Aber sie wollten nicht. Das war das Problem. Ale problemem ich było to, że one nie chciały tego. Möchte niemand hier sein heute, der das Wort Gottes gehört hat und in die Hölle kommt? Oby dzisiaj w tej sali nie było ani jednej takiej osoby, która słyszała w swoim życiu Słowo Boże, a pomimo tego znalazła się w piekle. In der Hölle sitzen nur Freiwillige. Proszę o tym pamiętać, że w piekle będą się znajdowali tylko dobrowolnie tam idący. Das ist ernst, ich weiß es. Ja wiem o tym, to jest bardzo poważne słowo. Aber es ist unsere Pflicht, unsere schöne Pflicht, darüber zu reden. Ale to jest właśnie naszym obowiązkiem, a w zasadzie pięknym obowiązkiem, aby wszystkim ludziom z otoczenia o tym w ten sposób mówić. Woher ist die Schöpfung gekommen? Erster Punkt jetzt in Vers 5. I w wierszu 5 oglądamy pierwszy punkt, skąd wzięło się całe stworzenie. Die Schöpfung ist entstanden durch Gottes Wort. Całe stworzenie powstało tylko ze Słowa Bożego. Wir könnten einen Vers noch dazu lesen aus Psalm 33. Możemy jeden wiersz co do tego tematu przeczytać z Psalmu 33. Vers 9. Er sprach und es war, er gebot und es stand da. 9. wiersz. Psalm 33, 9. Bo on rzekł i stało się, on rozkazał i stanęło. Der zweite Punkt in Vers 6 ist, wodurch kam die Sintflut? Drugim punktem, co jest zapisane w wierszu 6, to jest właśnie temat, skąd powstał potop? Durch Gottes Wort. Przez Słowo Boże. Gott hat zu Noah gesprochen. Wir lesen das in Hebräer 11, Vers 7. Bóg powiedział mianowicie do Noego, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 7 wiersz. Hebrajczyków 11, 7. Göttlicher Ausspruch. Boska wypowiedź. Durch Glauben bereitete Noe, als er einen göttlichen Ausspruch erhielt. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony. U nas jest to tak określone w innych tłumaczeniach. Przez wypowiedź Bożą. Cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Und jetzt sagt er drittens, a teraz on mówi po raz trzeci. Auch in der Zukunft wird Himmel und Erde vergehen. Durch genau das gleiche Wort. Również w przyszłości niebo i ziemia przeminą przez dokładnie takie same słowo. Die Schöpfung durch Gottes Wort, die Flut durch Gottes Wort und auch das Gericht in der Zukunft durch Gottes Wort. Całe stworzenie powstało przez Słowo Boże. Potop nadszedł na ziemię przez Słowo Boże. jak również też przez to samo Słowo Boże ziemia będzie osądzona w przyszłości. Und das unterstreicht jetzt mit dem nächsten Thema in Vers 8 bis 13. I wszystkie te zdarzenia Piotr podkreśla w następnym urywku od tego wiersza 8 do 13. Dass Gott treu ist und das macht, was er sagt. Że Bóg jest wierny i że rzeczywiście On wykonuje to, co wypowie. Und er beginnt mit einem Vergleich 1000 Jahre und ein Tag und 1000 Jahre. I on rozpoczyna tutaj, przedstawiając nam porównanie 1000 lat u Boga to jak jeden dzień, a jeden dzień jak 1000 lat. Und das ist manchmal etwas falsch verstanden worden. I te słowa czasami są w błędny sposób rozumiane. Was bedeutet das? Co to oznacza? Gott kann etwas an einem Tag machen, wo man eigentlich 1000 Jahre für benötigt. Bóg jest w stanie dokonać czegoś w ciągu jednego dnia, co normalnie człowiek by myślał, że potrzeba 1000 lat, żeby takie coś nastąpiło. Und Gott kann auf der anderen Seite eine Sache, wo wir sagen, das bleibt 1000 Jahre an einem Tag wegnehmen. I również Bóg z drugiej strony może powiedzieć w stosunku do pewnej rzeczy, o której my byśmy powiedzieli, to będzie trwało 1000 lat. Bóg może to w ciągu jednego dnia usunąć. Jetzt gerade war wieder bekannt geworden, vor 5 Jahren war Fukushima, die Katastrophe. Niedawno właśnie o tym wspominano, że to już upłynęło 5 lat, gdy była katastrofa w Fukushimie w Japonii. Auf einmal ist Atomkraft aus. I nagle na większości państw na świecie zaczęto wyłączać te reaktory produkujące prąd. Man hätte gedacht, das dauert noch 20, 30, 40 Jahre, bis etwas ein Atomkraftwerk weggeschafft wird. Może ktoś kiedyś by myślał, że to będzie trwało może 20, może 30 lat, zanim się zlikwiduje elektrownię atomową. Und so könnten wir viele Beispiele sagen. I w ten sposób możemy wiele różnych przykładów przytoczyć. Und das wollen wir einfach glauben und festhalten. I chciejmy po prostu w to uwierzyć i tego się mocno trzymać. Gott kann heute, der Jesus kann heute kommen und alles wird anders. Pan Jezus może dzisiaj przyjść i od tego momentu stanie się wszystko, odmieni się wszystko na tym świecie. Er kann aber auch noch 1000 Jahre warten. Ale on równie dobrze może jeszcze 1000 lat oczekiwać. Aber sein Wort bleibt trotzdem 100% wahr. A pomimo tego jego słowo zawsze pozostanie 100% prawdą. Aber warum dauert es noch? Ale dlaczego to jeszcze trwa? Das ist jetzt sehr schön, die Begründung in Vers 9 zu lesen. Jest to bardzo piękne uzasadnienie, jakie znajdujemy zapisane w 9 wierszu. Erstens, es ist nicht so, dass später kommt, als er versprochen hat. Es ist nicht ein Verzögern, wie wir es oft formulieren. Po pierwsze, musimy to powiedzieć, że to nie jest zwlekanie w sensie takim, jakim my to bardzo często formułujemy. Man hört manchmal sagen, wenn der Herr Jesus verzögert, dann komme ich noch einmal zu euch zu einem Besuch. Czasami mówi się, jeżeli Pan Jezus będzie jeszcze zwlekał ze swoim przyjściem, to ja chcę jeszcze raz do was przyjechać w odwiedziny. Aber der Herr zögert nicht. Ale przecież Pan Jezus nie zwleka. Sondern er ist langmütig gegen uns alle hier. Ale tu czytamy wyraźnie, On okazuje cierpliwość w stosunku do nas wszystkich tu zgromadzonych. Damit wir für das Evangelium eintreten. Po to, abyśmy zaczęli działać w głoszeniu Ewangelii. Er will nicht, dass jemand verloren geht, sondern alle zur Buße kommen. Ende von Vers 9. Dlatego, że On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania, co czytamy pod koniec 9 wiersza. Aber, Vers 10, es wird kommen. Ale tak jak to czytamy w wierszu 10, nadejdzie on. Egal wie lange es noch dauert. Nieważne jak to długo będzie jeszcze trwało. Es wird kommen. On nadejdzie. Und zwar für die ungläubigen Menschen wie ein Dieb. A mianowicie w taki sposób dla ludzi niewierzących jak złodziej. Ein Dieb kommt plötzlich. Złodziej przychodzi nagle. Unerwartet. Nieoczekiwanie. Und unerwünscht. I oczywiście nikt sobie nie życzy, aby przyszedł. Und da sehen wir deutlich, es ist nicht ein Wort für Gläubige. I z tego wiersza widzimy wyraźnie, że te słowa nie są słowami dla ludzi wierzących. Und wir können uns merken, wenn im Neuen Testament Tag des Herrn steht. I powinniśmy sobie to zapamiętać, jeżeli w Nowym Testamencie jest napisane Dzień Pański. Dann ist es für Ungläubige geschrieben. To ten wiersz jest napisany dla ludzi niewierzących. Wenn wir aber lesen Tag Jesu Christi, Tag Christi, dann für Gläubige. Ale jeżeli czytamy takie określenia Dzień Jezusa albo Dzień Jezusa Chrystusa, to ten wiersz jest napisany dla wierzących. Was passiert mit dieser Erde? A więc co stanie się z tą ziemią? Sie wird verbrennen. Ona będzie spalona. Alles, was wir heute sehen, ist für das Feuer. Wszystko, co my dzisiaj widzimy, jest przygotowane dla ognia. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir egal mit dieser Erde umgehen können. To wcale nie ma dla nas oznaczać, że ma być dla nas to obojętne, w jaki sposób będziemy się obchodzili z tą ziemią. Ich erinnere mich bei diesem Vers immer an meinen Opa. Ja czytając ten wiersz ciągle sobie przypominam na mojego dziadka. Als ich ein kleiner Junge war und wir bei unserem Opa mit meinen Geschwistern gespielt haben, gdy byłem małym chłopcem i z moimi rodzicami i rodzeństwem byliśmy u dziadków. Ja, ist manchmal auch etwas kaputt gegangen. To czasami też zdarzyło się, że coś zostało zepsute. Und dann sind wir zu unserem Opa gegangen und wusste nicht, was passiert jetzt. I przychodziliśmy z tym problemem do dziadka i nie wiedzieliśmy, co się teraz stanie. Und was war seine Antwort? I jaka była jego zawsze odpowiedź? Ach, ist nicht so schlimm, ist für das Feuer. Ach, nic złego się nie stało, to i tak jest przygotowane na ogień. Wie ist das in meinem Leben? A jak te sprawy wyglądają w moim życiu? Ein Kratzer an meinem Auto? Pojawia się rysa zrobiona przez kogoś na moim samochodzie. Ein Kratzer auf dem Handy. Pojawia się rysa, bo nieostrożnie żeśmy się obchodzili z naszym telefonem, smartfonem. Ist das Weltuntergang oder ist das egal? Czy tym samym już zawala się dla nas świat, czy to sprawa jest dla nas obojętna? Noch einmal nicht das Handy jetzt auf den Boden werfen. Jeszcze raz to chcę podkreślić, to nie oznacza dla nas, że mamy obojętnie jak się zachowywać i rzucać komórką o podłogę. Wir sollen gut mit den Dingen umgehen, die Gott uns gegeben hat. Zawsze powinniśmy się dobrze obchodzić ze rzeczami, które zostały nam podarowane przez Boga. Aber nicht unser Herz an das hängen. Ale nigdy nie pozwólmy, aby nasze serce się przyczepiło do tych rzeczy. Wir leben nicht für diese Welt, sondern für jene Welt. Dlatego, że my nie żyjemy dla tego otaczającego świata, tylko dla tego świata, który jest w górze. Und das sagt Petrus hier, alles für das Feuer. I dlatego Piotr tutaj powiedział, że wszystko to jest przygotowane na ogień. Und das ist jetzt die Konsequenz in Vers 11. Die Konsequenz in Vers 11. I taka jest też konsekwencja, jaka jest pokazana w 11 wierszu. Alles wird aufgelöst. Wszystko to będzie spalone i stopnieje. Was sollen wir machen? Co my mamy w tym samym uczynić? Erstens, heiliger Wandel. Po pierwsze, mamy chodzić w świętym postępowaniu. Ein Verhalten zur Ehre Gottes. Mamy żyć w takim zachowywaniu się, które będzie dla chwały Bożej. Zweitens, Gottseligkeit. A również, abyśmy żyli w pobożności. Das bedeutet, Gott in alles hineinnehmen. A to słowo dla nas oznacza, że Boga mamy wpuścić do wszystkich rzeczy naszego życia. Drittens, den Herrn Jesus erwarten. Po trzecie, mamy oczekiwać przyjścia Pana Jezusa. Wie erwartet man? W jaki sposób się oczekuje na kogoś? Vielleicht habe ich es euch schon einmal erzählt, aber Wiederholung ist nicht schlimm. Może już kiedyś wam o tym opowiadałem, ale jak powiedziałem na początku, przypominanie nie jest rzeczą złą. Wir waren früher kleine Kinder zu Hause. Była nas czwórka małych dzieci w domu naszych rodziców. Und unsere Eltern haben gesagt, der Besuch kommt um 5 Uhr. I nasi rodzice nam powiadali, że odwiedziny będą o godzinie 5. Aber wir haben schon um 4:30 die Tür aufgemacht und gesagt, sie kommen überhaupt nicht. Ale my żeśmy przybiegali do naszych drzwi domu i o 4:30 otwierając je stwierdzaliśmy, ach, oni nie przyjdą w ogóle. Und unsere Eltern haben gesagt, ja, sie kommen auch erst um 5. A rodzice nam odpowiadali, masz rację, oni przyjdą o 5. Ja, vielleicht kommen sie auch früher und wieder die Tür auf. A my na to, a może przyjdą prędzej i znowu drzwi otwieramy. Erwarten wir den Herrn? Czy my w taki sposób oczekujemy Pana? Machen wir die Tür auf? Czy my otwieramy dla Niego drzwi? Haben wir heute daran gedacht, der Herr kommt? Czy dzisiaj w ogóle o tym, żeśmy chociaż raz pomyśleli, że Pan przyjdzie? Was denken wir, wenn wir morgens wach werden? Co pomyślimy o tym, gdy jutro rano się obudzimy? Vielleicht heute? Czy my, budząc się rano, pomyślimy, może Pan dzisiaj przyjdzie? Was denken wir, wenn wir abends ins Bett gehen? A o czym myślicie, gdy idziecie wieczorem do łóżka? Ein Tag näher am Ziel. Pomyślcie, jeden dzień bliżej naszego celu. Vierter Punkt, wir sollen beschleunigen die Ankunft. I czwarty punkt, to tutaj mamy napisane takie słowa, przyspieszając Jego przyjście. Vers 12. Beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft. W tym tłumaczeniu, jakie brat używa, jest napisane, jeżeli oczekujecie i przyspieszacie gorąco nastanie Dnia Bożego. U nas jest użyte słowo pragniecie gorąco. Was bedeutet beschleunigen? Co to oznacza przyspieszać? Wir können nicht den Zeitpunkt verändern bei Gott. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zmienić tego punktu czasowego, który został postanowiony u Boga. Aber wir leben so, als wenn der Tag Gottes schon da wäre. Ale my mamy żyć tak, jak gdyby ten dzień Pański już miał za chwilę nastąpić. Und damit ziehen wir moralisch das nach vorne, was später erst kommt. I tym samym my w sposób moralny przyciągamy na siebie samego to i żyjemy w tym otoczeniu takim tego, co kiedyś w przyszłości dopiero nastanie. Ein einfaches Beispiel. Prosty przykład na to podam. Wie lange ist in Polen Sommerferien? Jak długo trwają w Polsce letnie wakacje? 6 Wochen, oder? 9. 9 Wochen. Ah, sehr gutes Beispiel. Bardzo dobry przykład. 9 tygodni. 9 Wochen ohne Schule. 9 tygodni bez chodzenia do szkoły. Das ist eine Katastrophe. Przecież to jest katastrofa. Und was machen wir? Wir spielen Schule. I co wtedy dzieci robią pod koniec wakacji? Zaczynają się bawić w szkołę. Die Schule ist noch nicht da, sind noch Ferien. Szkoła jeszcze nie nastała, jeszcze wakacje są. Aber wir können nicht warten, bis sie wieder anfängt und wir spielen in den Ferien Schule. Ale nie umiemy się doczekać, kiedy szkoła nastanie i już w czasie wakacji zaczynamy bawić się w szkołę. Damit beschleunigen wir die Schule in die Ferien. I tym samym my przyspieszamy to nastanie szkoły już w okresie ferii, wakacji. Wahrscheinlich nur, wenn man in der ersten Klasse ist, aber prawdopodobnie dzieje się tylko w tych pierwszych klasach szkolnych, ale jednak. Aber hoffentlich sind wir geistlich in der ersten Klasse. Ale miejmy nadzieję, że my duchowo jesteśmy właśnie takimi, którzy są w pierwszej klasie. Wir warten so sehr, dass wir das vorwegnehmen. Tak, to oznacza, że mamy tak bardzo oczekiwać na to, co ma nastać ten Dzień Pański, jak gdybyśmy już to przyspieszyli i w tej atmosferze tego dnia już teraz żyli. To przyjdzie, ale my to tak traktujemy, jak gdyby już to się stało. Bei Tag Gottes denken wir wahrscheinlich sogar an den ewigen Zustand. Dzień Pański, Dzień Boży, to bardzo często myślimy o tym stanie wieczności, wiecznego stanu, przyszłego stanu. Denn er sagt, alles wird verbrannt und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dlatego, że tutaj jest już napisane w 12 wierszu: nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Und dort wohnt Gerechtigkeit. I w tym Dniu Bożym tam mieszka sprawiedliwość. Im tausendjährigen Reich herrscht Gerechtigkeit. A w czasie 1000-letniego królestwa, które będzie wcześniej, jest napisane, że w nim panuje sprawiedliwość. Das können wir nachlesen in Jesaja 32 Vers 1, wollen wir jetzt nicht tun. I o tym możemy przeczytać w Izajasza 32 rozdziale w 1 wierszu. Nie będziemy już tego otwierać, za mało czasu. Was ist der Unterschied zwischen wohnen und herrschen? Jaka jest różnica pomiędzy tymi określeniami mieszkać, a gdy panuje sprawiedliwość? Vielleicht bist du heute hier hingekommen, weil der Papa oder die Mama gesagt hat, du musst mitkommen. Może dzisiaj tutaj przybyłeś, bo tata albo mama powiedzieli do ciebie, ty idziesz razem z nami. Das bedeutet, es ist gut hier zu sein. To oczywiście oznacza dla ciebie, że dobrze jest, że tutaj jesteś. Aber es ist ein Herrschen, weil es ein Befehl war von den Eltern. Ale to było na skutek pewnego panowania nad tobą, rodziców, dlatego że to było ich polecenie. Aber ich hoffe, es kommt der Zeitpunkt, wo du selber hier sein möchtest. Ale mam nadzieję, że kiedyś nastanie w twoim życiu taki dzień, w którym ty to sobie postanowisz, że ty sam będziesz chciał być tam, gdzie jest zgłoszone Słowo Boże. Der Besuch der Zusammenkünfte ist immer gut. Dlatego, że odwiedzanie wspólnych zgromadzeń wierzących jest zawsze dobrą rzeczą. Aber es soll keine Pflicht sein, sondern freiwillig. Ale to nigdy nie powinno być odczuwane jako obowiązek, tylko jako przywilej, dobrowolnie z niego i my dobrowolnie z niego korzystamy. Und der Unterschied in der Zukunft ist, im tausendjährigen Reich herrscht Gerechtigkeit, weil Böses gerichtet wird. I taka jest właśnie różnica, że w tym 1000-letnim królestwie będzie panowała sprawiedliwość, dlatego że zło będzie przez Boga osądzone. Aber im ewigen Zustand ist alles vollkommen und es wohnt die Gerechtigkeit. Ale w późniejszym stanie wiecznym, wieczności, po 1000-letnim królestwie czytamy o tym, że w nim zamieszka sprawiedliwość. Damit kommen wir zum dritten letzten Wort in Vers 14 bis 16. I tym samym przechodzimy do trzeciego urywku, ważnego urywku od 14 do 16 wiersza. Gott möchte, dass wir jeden Tag in praktischer Gemeinschaft mit ihm leben. Bóg życzy sobie tego, abyśmy każdy dzień żyli w praktycznej społeczności z nim. Wir sollen uns befleißigen, ohne Flecken und untadelig vor ihm befunden zu werden. Powinniśmy właśnie do tego przykładać wielkiej naszej staranności, abyśmy przed Nim zostali znalezieni bez skazy i bez nagany w pokoju. Also eine Haltung des Selbstgerichts. A więc powinniśmy żyć w takim usposobieniu, w takim nastawieniu osądzania samego siebie. Ein bußfertiges Herz. Powinniśmy mieć serce, które jest chętne do pokuty, do osądzania samego siebie. Und das führt zu zwei Ergebnissen. I takie nastawienie serca będzie prowadziło do dwóch skutków. Wir achten in Vers 15 erstens die Langmut unseres Herrn für Errettung. I wtedy będziemy w wierszu 15 o tym czytamy: uważali cierpliwość Pana naszego za ratunek. Und zweitens lieben wir die Brüder. a po drugie będziemy miłowali braci. Und ich frage, ist das in unserem Leben so? I ja teraz się pytam, czy tak sprawa wygląda w naszym życiu. Es ist jetzt sehr, sehr schön zu sehen, dass Petrus am Ende von Paulus spricht. Jest to bardzo piękną rzeczą teraz oglądać, że Piotr w ostatnich swoich słowach teraz właśnie mówi o apostole Pawle. Paulus und Petrus waren nicht immer, haben sich nicht immer gut verstanden. Paweł i Piotr nie zawsze się ze sobą dobrze rozumieli. Einmal in Galater 2 lesen wir, hat Paulus Petrus widerstanden. Czytamy o tym w Galacjan w 2 rozdziale, że pewnego razu Paweł musiał się przeciwstawić Piotrowi. Und wir haben manchmal auch unterschiedliche Situationen als Brüder und Schwestern. I również nam zdarzają się w życiu pomiędzy siostrami albo braćmi różnorodne sytuacje. Aber können wir wieder zueinander finden? Ale czy my jesteśmy w stanie, czy potrafimy tego tacy być, abyśmy znowu się ze sobą pojednali? Vergeben, vergessen? Czy my potrafimy przebaczyć? Czy potrafimy zapomnieć? Er spricht hier von Paulus. On mówi tutaj o Pawle. Und er anerkennt, dass Paulus eine besondere Gabe hat. I z tych słów jest wyraźnie widoczne, że to on uznaje, że Paweł posiadał szczególnego rodzaju dar od Pana. Er sagt nicht, lest bitte nur meine Briefe, nicht von Paulus, die sind zu schwer. On tutaj nie używa takiego słowa, czytajcie tylko moje listy, nie czytajcie tych od Pawła, bo one są zbyt trudne do zrozumienia. Sondern er sagt, es ist manchmal schwierig, aber lest sie. Nie, przeciwnie do tego on mówi, czasami wypowiedzi Pawła w jego listach są trudne do zrozumienia, ale wy pomimo tego je czytajcie. Aber wir haben gleichzeitig auch eine Stelle, wo wir sehen, wie am Anfang Briefe in das Wort Gottes aufgenommen worden sind. I na samym początku chrześcijaństwa od razu tu mamy takie opisane zdarzenie, że po prostu listy apostołów zostały włączone do kanonu Pisma Świętego. Petrus anerkennt die Schrift von Paulus als Wort Gottes. Piotr uznaje pisma, jakie pisał Paweł, jako Słowo Boże. Und so wollen wir es auch tun. I tak też my chcielibyśmy zawsze czynić. Wir haben hier Wort Gottes vor Augen. Dlatego, że my mamy przed oczami Słowo Boże. Damit kommen wir zum letzten Teil. I tym samym możemy przejść do ostatniej części tego przeczytanego rozdziału. Als Hirte macht er jetzt noch zwei Dinge. Jako czwarty punkt oglądamy, że on wykonuje dwie rzeczy. Ein Hirte muss hüten und weiden. Pasterz musi zawsze owce strzec, ale również też i paść. In Vers 17 hütet er und in Vers 18 weidet er. W wierszu 17 on właśnie strzeże te owce, a w wierszu 18 prowadzi na zielone pasze. In Vers 17 finden wir eine Warnung und in Vers 18 eine Ermunterung. W wierszu 17 znajdujemy swego rodzaju ostrzeżenie, a w wierszu 18 zachętę. Und gleichzeitig sind diese Verse ein Grundsatz in Gottes Wort. A jednocześnie te dwa wiersze są zasadą, jaka obowiązuje w Słowie Bożym. Wir sollen uns von etwas wegwenden. My powinniśmy się od pewnych rzeczy odwracać. Aber dann sagt er sofort, dass wir uns zu etwas zuwenden sollen. Ale natychmiast on do tego dodaje, do jakich rzeczy powinniśmy się skierować. Das ist immer so in Gottes Wort. Zawsze tak jest w Słowie Bożym. Er führt uns aus der Welt, bo Słowo Boże wyprowadza nas ze świata an das Herz Gottes. I przyprowadza nas do serca Bożego. Und hier auch, hier gibt es Frevler, sie wollen uns fortreißen. I tak też my tutaj w tym 17 wierszu oglądamy takich, przed którymi powinniśmy być na baczności, którzy chcą nas zwodzić. Und dann sagt er, worin wir wachsen sollen. A następnie on w 18 wierszu pokazuje nam, w czym mamy raczej wzrastać. Und ich finde jetzt die Reihenfolge sehr schön. I ja uważam, że ta kolejność tutaj jest bardzo piękna. Worin sollen wir zuerst wachsen? W czym najpierw powinniśmy wzrastać? In der Gnade. W łasce. Nicht in der Erkenntnis. Nie w poznaniu. Erkenntnis ist gut. Poznanie jest oczywiście rzeczą dobrą, aber es ist gut, dass das Herz in Gnade befestigt ist. Ale jest to rzeczą dobrą, jeżeli będziemy raczej najpierw w łasce utwierdzać nasze serce. Was bedeutet wächst aber? Der Beginn von dem Vers. Co to oznacza wzrastajcie raczej? Ich möchte das mit einem einfachen Beispiel erklären. Chciałbym to wyjaśnić na podstawie bardzo prostego przykładu. Ich weiß nicht, ob ihr alle Kinder schon Fahrrad fahren könnt. Nie wiem, czy wszystkie dzieci tutaj zgromadzone już potrafią jeździć na rowerze. Unsere Kinder hatten ein großes Problem beim Fahrradfahren. Moje dzieci miały jeden wielki problem, jeśli chodzi o jazdę na rowerze. Sie sind gut schon gefahren. Już dobrze jeździły. Als sie klein waren, jetzt nicht mehr. Oczywiście wtedy, gdy były maleńkie, nie teraz. Und dann haben sie plötzlich etwas gesehen. I potem nagle coś w otoczeniu zauważyły. Und was haben sie gemacht? I co wtedy robiły? Sie haben nicht mehr getrampelt. Wtedy już przestawali pedałować. Das war so etwas Besonderes, sie haben aufgehört zu trampeln. Że ta rzecz, która przykuła ich uwagę i na którą skierowali swoje oczy, była tak dla nich ważna, że przestali pedałować. Und dann sind sie auf einmal wackelig geworden. I w pewnym momencie oczywiście rower staje się chwiejny. Und dann haben wir gerufen, weiter trampeln, weiter trampeln, weiter trampeln. A my do nich żeśmy wołali, pedałuj dalej, pedałuj dalej. Und so ist es im Glauben auch. I dokładnie tak samo sprawa wygląda we wierze. Stillstand ist Rückgang. Zatrzymanie się w miejscu oznacza dla nas cofanie się. Wächst aber bedeutet im Fahrradfahren weiter trampeln, weiter trampeln. A wzrastajcie, tak jak czytamy w 18 wierszu, to oznacza właśnie na przykładzie jazdy na rowerze dalej pedałować, dalej pedałować. Wir können die Person des Herrn Jesus nicht abschließend kennengelernt haben. Es gibt immer mehr. My nigdy w życiu nie dojdziemy do takiego punktu, w którym stwierdzimy, już poznaliśmy osobę Pana Jezusa całkowicie, bo ciągle na nowo będziemy stwierdzali, jest jeszcze coraz to więcej rzeczy do poznania. Und wir sehen hier, er ist erstens unser Herr. I my widzimy w tych wierszach, że po pierwsze On jest naszym Panem. Das hat zu tun mit Gehorsam. Oczywiście to określenie od razu wiąże się z posłuszeństwem. Er ist zweitens unser Heiland. Das hat zu tun mit Golgatha. Po drugie, on jest naszym zbawicielem. To automatycznie wspomina nam o Golgocie. Drittens, er ist Jesus. Po trzecie, on jest Jezusem. Unser vollkommenes Beispiel. I dla nas tym samym doskonałym przykładem. Im ersten Petrusbrief sagt Petrus: euch ein Beispiel hinterlassend. W pierwszym liście Piotra Piotr nam napisał, zostawiając wam przykład. Und viertens, er ist Christus, er ist verherrlicht im Himmel. A po czwarte, on jest Chrystusem, czyli tym, który jest uwielbiony w niebie. Und wir könnten jetzt sagen, wachst im Gehorsam. I więc my możemy teraz powiedzieć, wzrastajcie w posłuszeństwie. Wachst, wenn ihr auf Golgatha schaut. Wzrastajcie, gdy patrzycie na Golgotę. Wachst, wenn ihr ein Beispiel haben wollt, dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Wzrastajcie, gdy będziecie widzieli przykład w Panu Jezusie, stawać się Jemu coraz bardziej podobnym. Und wächst in der Erkenntnis der Verherrlichung des Herrn Jesus. I wzrastajcie w poznaniu tego uwielbionego Pana Jezusa. Ihm gehört die Herrlichkeit jetzt und in Ewigkeit. Dlatego, że do Niego należy chwała teraz i na całą wieczność. Und der Brief endet: ja, amen, so sei es. I ten list kończy się słowem amen, czyli to oznacza tak, niech tak będzie.